W 74. rocznicę zbrodni wołyńskiej starosta pruszkowski Maksym Gołoś wraz z Muzeum Dulak 121 zapraszają do zapoznania się z wystawą Wołyń 1943 Wołają z grobów, których nie ma, poświęconą ludobójstwu na kresach II Rzeczpospolitej. Lipiec to miesiąc, kiedy pamiętamy o bardzo ważnych wydarzeniach, między innymi rzezi wołyńskiej, ludobójstwie dokonanym na terenach wschodniej Rzeczpospolitej. Wystawa, która jest prezentowana na dziedzińcu Kościoła Świętego Kazimierza w Pruszkowie, ma dać wyobrażenie i świadomość, co spotkało Polaków mieszkających na dawnych kresach Rzeczpospolitej. Wystawa Wołyń 1943, wołając z grobów, których nie ma, pokazuje dramat Polaków, ale pokazuje też winnych tej tragedii. Wystawa opowiada między innymi o tym, jak wyglądało to ludobójstwo, jak wyglądała ta zbrodnia, ale nie tylko. Z niektórych relacji wyłania się dosyć niejednoznaczny obraz, także mamy relacje nie tylko polskie, ale również ukraińskie, ludzi, którzy nie zawsze byli wrodzy swoim sąsiadom, którzy czasami starali się im pomóc, w jakiś sposób ratować. Ekspozycja jest próbą odpowiedzi na pytanie, co z sąsiadów uczyniło wrogów? Miejsce wystawy jest symboliczne. To właśnie Kościół uczy swoich wiernych, jak ważna jest miłość do bliźniego, niezależnie od jego narodowości i wyznania. Zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do zwiedzania tej wystawy. Opowiada ona o tragicznych wydarzeniach, więc jest też odpowiednio przygotowana, odpowiednio skonstruowana, tak żeby te momenty, te zdjęcia, które mogą wydać się bardzo brutalne, nie miały oddziaływania na dzieci i na młodzież i były przeznaczone tylko dla dorosłych. Wystawę można oglądać w Pruszkowie do 15 sierpnia. Potem ekspozycja pojedzie do Michałowic, Nadarzyna i Raszyna.